Dzień dobry, kochani. Ja mam na imię Magda. Witam Was w naszym zielonym domku. Czas podsumować marzec. Jaka roślina była rośliną miesiąca? Zapraszam Was serdecznie. Marzec to był zdecydowanie miesiąc kobiet. I to nie tylko ze względu na to święto, które przypadało na początku miesiąca. Marzec zdecydowanie był miesiącem kobiet. Jednak o kobietach wokół nas pamiętajmy nie tylko w dzień ich święta i nie tylko w trakcie tego miesiąca. Patrzmy każdego dnia na kobiety wokół nas przychylnie, łagodnie. Szczególnie życzliwie spójrzmy na kobiety, które wokół nas pojawiły się niedawno, bo sytuacja jest absolutnie wyjątkowa i wymaga to naprawdę bardzo specjalnego potraktowania. Bardzo bym sobie, ale i też wszystkim innym kobietom życzyła, żeby te nasze święto i te świętowanie nie oznaczało czerwonego goździka i paczki rajstop, a przekładało się na takie lepsze zrozumienie i taką większą wyrozumiałość. A jeżeli chodzi o kwestie roślinne, no to zdecydowanie, jak to przy takich wszystkich okazjach bywa, jeżeli jakiś miesiąc ma swoje specjalne święto, to sklepy zdecydowanie nie przegapiają okazji do tego, aby to jakoś w swoim marketingu wykorzystać. I tak jak w lutym mieliśmy święto zakochanych i ogromną ilość kwiatów ciętych, to podobnie było w marcu. Z okazji Dnia Kobiet królowały tulipany, właśnie goździki, różne takie tradycyjne kwiaty cięte, ale oferta roślin takich domowych, doniczkowych była równie bogata i ciekawa. I mam wrażenie, że pod tym względem marzec był miesiącem ciekawszym od lutego. Także już Wam zdradzę, jaka jest moim zdaniem roślina miesiąca. Moim zdaniem na miano rośliny miesiąca marca roku 2022 zasługują alokazje. Alokazje są zdecydowanie wszędzie, pojawiają się w praktycznie wszystkich sklepach, pojawiają się w gazetkach sklepów dyskontowych. Tutaj znowu bez po prostu chyba większej konkurencji pozamiatała wszystko Biedronka. Były w Biedronce aż dwie gazetki, w których zdecydowanie królowały alokazje. W jednej z nich były to alokazje w cenie 12 zł, w drugiej w cenie chyba 18 zł. Także w obu wypadkach były to rośliny w cenie kilkunastu złotych za naprawdę średniej wielkości taką sensowną roślinę. Ja Wam tu pokazuję też moją biedronkową zdobycz, ale z zeszłego roku, z jesieni. To jest alokazja Black Velvet, natomiast tym razem no, ilość tych alokazji była do wyboru, do koloru. Pojawiły się alokazje duże, alokazje małe, pojawiły się też alokazje w wersji takiej XXL w naprawdę dużych donicach. To były chyba doniczki 17 albo 19 w cenie chyba 55 zł, także no można powiedzieć, że zalało pięknymi okazami alokazji. Dla wszystkich wielbicieli myślę, że marzec był naprawdę świetnym miesiącem na super zakupy. Największym hitem, o którym wspominałam w jednym z ostatnich filmów, była zdobycz, jaką można było trafić właśnie w tej super cenie 12 zł. To były alokazje z wariegacją, które pojawiły się również w Biedronce. Była to m.in. alokazja Dragon Scale Variegata. Słyszałam o tym na Instagramie, ale Wy w komentarzach i wiadomościach do mnie pisaliście, że też udało Wam się trafić w ramach tej oferty alokazję z wariegacją, więc wychodzi na to, że jak jest gazetka w Biedronce, to zdecydowanie warto pójść, warto zobaczyć, co przyszło do sklepu, bo można było trafić perełki. Te wspaniałe rośliny kosztowały, tak jak wszystkie inne w ramach tego miksu, także można było naprawdę za bardzo, bardzo przystępną biedronkową cenę trafić kolekcjonerski okaz. Gratuluję wszystkim, którym udało się znaleźć, gratuluję wszystkim, którzy uzupełnili swoje kolekcje. Były tam dostępne alokazje Pink Dragon, Dragon Scale, oczywiście była też wspaniała właśnie alokazja Black Velvet, była też alokazja Stingray, także było tych alokazji całe mnóstwo i było ich dużo i były w znakomitej cenie, więc w sumie czego chcieć więcej, a poza tym wiosna to jest taki chyba wdzięczny dla alokazji moment, bo teraz ryzyko, że nam się schowa do bulwy jest chyba najmniejsze, także wiosenne alokazje rządzą. Tak prezentuje się właśnie moja alokazja Black Velvet i powiem szczerze, że jestem z niej bardzo, bardzo zadowolona. Kupiłam ją w Biedronce, tak jak Wam powiedziałam, to było chyba we wrześniu. Musiałabym prześledzić gdzieś tam na moim Instagramie się cofnąć, kiedy tam pierwsze zdjęcia się pojawiły. Natomiast mam z nią taki kłopot, bo rośnie generalnie dobrze i prezentuje się dobrze, ale mamy taką tendencję, że właśnie
Jeden liść gdzieś już widzę, tak troszkę się zwiesza i coś już w kierunku, jakby go chciała podchrupnąć. No a ten liść to jest nowiutki listek, który nie tak dawno się rozwinął. Także martwi mnie trochę taka zależność jeden za jeden. Słyszałam, że świetnie odnajdują się alokazje w semihydroponice i chyba zdecyduję się na ten ruch, żeby właśnie akurat tę konkretną alokazję przenieść do właśnie semihydroponiki i zobaczymy, jak sobie będzie radziła. Jestem też ciekawa, co tam znajdę w korzeniach, bo pamiętam, że jak ją przesadzałam, to na tych niektórych korzeniach były widać takie zaczątki małych bulwek i czy tam przypadkiem jakieś może małe dzieciaczki do odsadzenia gdzieś nie będą czekały, które być może trafią do pudełka, bo pudełko, myślę, jest na takim etapie, że nastąpi pewna roszada i część roślin pudełko opuści i myślę, że zrobi się miejsce dla czegoś nowego i być może będą to właśnie bulwy alokazji, także taka piękna, welwetowa, cudowna roślina, którą ja akurat się cieszę, że ta nie ma wariegacji, ale jeżeli jesteście fanami wariegacji, to przeglądajcie ofertę, bo w tych miksach trafiają się naprawdę perełki. I jeszcze Wam pokażę jedną moją alokazję i to jest też alokazja, która trochę jest, można powiedzieć, rośliną tego miesiąca, a również u mnie w domu, ponieważ na wiosnę zaszalała i zaczyna po prostu wypuszczać liść za liściem. I to jest w takim tempie, że jestem niesłychanie tym zaskoczona, ponieważ te liście, które Wam tutaj tak przybliżę do kamery, to są liście, które ona wypuściła ostatnio i już mnie ucieszyły. Jeszcze nie zdążyły urosnąć, jeszcze są takie króciutkie i malutkie, a ona po prostu szaleje i kolejne liście są już w drodze. Także ten liść już tutaj jest takim szpiczastym, a ten już nawet zaczął lekko się rozwijać. Także ta alokazja na wiosnę, tym tempem swojego wzrostu i odbudowy tej zielonej masy mnie absolutnie zachwyca i zdecydowanie zasługuje na miano rośliny miesiąca, bo właśnie tak jak widać tą żywotność w roślinie, to jak ona chętnie wypuszcza nowe liście, jak się zmienia w taką soczystą zieloną masę, to jest coś, co bardzo, bardzo cieszy i to jest właśnie cecha dla mnie rośliny miesiąca, więc w tym miesiącu alokazje zdecydowanie królują w sklepach, królują również u mnie, w moim, naszym zielonym domku. Także to jest alokazja kukulata, piękna roślina. Roślina, o której trochę myślałam, że będzie dla mnie czymś podobnym jak skrzydło kwiaty, bo bardzo lubię te takie zielone kosze pełne tych zielonych liści. Jak kwitną, to jest dodatkowo zawsze bardzo przyjemne. Także zdecydowałam się kupić kiedyś tą alokazję. Zdziwiłam się, kiedy przeczytałam, że jest to jedna z mniejszych alokazji, ponieważ była bardzo duża wtedy i w sumie nadal jest duża. Co prawda zimę troszeczkę też przecierpiała i no potraciła trochę liści, ale jestem bardzo ciekawa. I coś tutaj takiego widzę, jakby tutaj miała też jakoś się może rozrastać na boki. Tak to trochę wygląda, gdyby jakby tu miały też jakieś nowe liście się pojawić. Nie wiem. Natomiast wszystko prezentuje się świetnie. Ja tutaj też to widać, jeszcze przybliżę ziemię raz. Takie kuleczki, które widzicie na powierzchni, to jest długo działający nawóz osmokota, który zastosowałam. Alokazje, z tego co wiem, są bardzo żarłoczne, więc myślę, że doceni to takie wzmocnienie i jak już dostała teraz ten nawóz, to z każdym kolejnym podlewaniem będzie dostawała potrzebną dla siebie porcję tych wszystkich mikro i makroelementów. I będzie miała jeszcze więcej takiej energii do tego, żeby właśnie tworzyć piękne, zdrowe, zielone liście. Alokazja kukulata. Wspaniała. Takie dwie duże sadzonki. I na razie nie będę ich przesadzać. Na razie nie będę tutaj zmieniała podłoża odnośnie tej rośliny. Nie mam planów, żeby przenosić ją póki co do semihydroponiki. Na razie zostaje w bigosie i ma się w tym bigosie nieźle. Także będę sobie tak po prostu sprawdzała. Ale to tempo naprawdę jest zachwycające. To naprawdę jest takie trochę dżunglowe wrażenie, jak ten liść potrafi się praktycznie z dnia na dzień nowy pojawiać. Także jestem ciekawa, ile tych nowych liści w najbliższym czasie się pojawi, ale od kiedy ruszyła, no to zdecydowanie ruszyła w ekspresowym tempie. Ja jestem, kochani, bardzo ciekawa, która roślina była u Was rośliną miesiąca, która Was najbardziej cieszy, która być może właśnie najpiękniej rosła, a może zakwitła niespodziewanie. Dajcie znać w komentarzu
Ja Wam za dzisiaj bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Pamiętajcie, kochani, że możecie wspierać mnie i ten kanał, subskrybując go. Zachęcam Was też do kliknięcia ikony dzwoneczka. Dzięki temu dostaniecie powiadomienie o każdym nowym filmie. Teraz niestety trochę się ten harmonogram, który wcześniej był wypracowany, nieco można powiedzieć rozjechał i nie do końca jestem pewna, kiedy pojawią się nowe filmy, dlatego śledźcie nowości na kanale, a najwygodniej chyba będzie po prostu właśnie skorzystać z tej opcji tego dzwoneczka, do czego Was serdecznie zachęcam, jeżeli macie taką ochotę. Jeszcze raz, kochani, dzisiaj wszystkiego zielonego. Trzymajcie się, miłego dnia, pa pa! No jak tak już roślinnie podsumowaliśmy ten miesiąc, to ja chciałam jeszcze go podsumować od takiej nie do końca roślinnej strony. Tym razem taki dodatek, bonus kosmetyczny. Podsumujmy pewne moje kosmetyczne myśli. Część rzeczy, które Wam teraz pokażę, to będą nowości, a część rzeczy, które mam już dosyć dobrze przetestowane. Zacznijmy od nowości. Są to takie nowości, które kupiłam z firmy, tutaj jest napisane Gifts of Nature, ale to jest Visplantis, czyli to jest tak naprawdę firma Alpha Farm. I kupiłam sobie takie mleczko, emulsja do mycia twarzy, probiotyczna, kremowa i z tej samej serii krem. Co chciałam Wam powiedzieć o tym mleczku, to to mleczko jest bardzo przyjemne, praktycznie bezzapachowe. Ma dosyć ciekawy skład. Ja go stosuję w dni, w które nie noszę makijażu. Jeżeli mam do zmycia tylko no, jakieś tam nagromadzone zanieczyszczenia z twarzy po całym dniu, filtr z SPF-em. Sprawdza się bardzo, bardzo dobrze. Jest to bardzo przyjemny produkt do stosowania i jest niesłychanie tani. Ja za niego zapłaciłam około 10 zł. Jest to taki produkt już zdecydowanie o lepszym składzie, ale o bardzo, bardzo przystępnej drogeryjnej cenie i z tego co wiem, to chyba też są dość dobrze dostępne. Ja je co prawda zamawiałam przez internet, ale wydaje mi się, że tutaj jeżeli chodzi o dostępność tych produktów, to też jest dosyć spora, także myślę, że mogę polecić i powiem szczerze, że przez wiele lat nie stosowałam produktu typu mleczko, wróciłam do niego i jestem naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczona tym, co dostałam w ramach tego produktu, także taka ciekawostka. A jeżeli chodzi o ten krem, to jest to krem do twarzy. Oni tutaj piszą prebiotyczny, do cery pięknej, choć suchej. I jest to taki po prostu delikatny, nawilżający krem. Myślę, że jeżeli ktoś szuka takiego podstawowego, przyjemnego kremu, takiego nawilżającego, to jest naprawdę ten adres. Także też można, myślę, dorzucić do koszyka i po prostu dać temu szansę i spróbować. Bo tak jak powiedziałam, to jest taka seria, która ma lepszy skład, ale zdecydowanie, jeżeli chodzi o oceny tych produktów, to są one bardzo niskie. To są bardzo niskie, bo to są rzędu 10 zł za kosmetyk, więc to jest naprawdę taka, można powiedzieć, drogeryjna perełka, którą warto się zainteresować. A teraz będzie wiosenne żółte słoneczko, dwa żółte kremy. Krem, o którym już opowiadałam ostatnio, to jest krem Bielenda Professional. To jest barierowy eliksir hydroodżywczy z kompleksem NMF. Stosowałam też krem na noc z tej serii z ceramidami. Muszę przyznać, że oba te kremy są bardzo fajne. Jeżeli chodzi o te dwa, to zdecydowanie moim faworytem jednak jest ten krem z ceramidami. Natomiast ten jest również przyjemny, ma konsystencję taką dość płynną, takiego bardziej mleczka niż kremu. Ale jest to bardzo przyjemny krem nawilżający. Jedyny, jaki mam zarzut, jeżeli chodzi o te w sumie oba produkty, bo i ten krem z ceramidami, i ten właśnie eliksir, to zdecydowanie za szybko się skończyły. W sensie takim, to jest opakowanie typu airless, więc tutaj trudno do końca wiedzieć, w którym momencie po prostu produkt nam się skończy i z wielkim zaskoczeniem zawsze miałam ten moment, że koniec, już nie ma więcej kremu. Także tutaj zawsze było takie trochę może takie poczucie niedosytu, że to już właśnie musimy się pożegnać i trzeba sięgać po jakiś nowy kosmetyk z zapasów. Niemniej jednak były to kosmetyki, które się bardzo przyjemnie używały, natomiast są to kosmetyki, jeżeli chodzi o cenę, to taka średnia półka cenowa, więc myślę, że tutaj stosunek jakości do ceny bardzo się broni, natomiast no jeżeli bym miała ja coś od siebie powiedzieć, to mogłyby być większe zdecydowanie, ponieważ dość szybko właśnie znikają.
Szczególnie dlatego, że ja posiadając cerę suchą, cerę już dość dojrzałą, to niestety, żeby moje policzki nie były zbytnio zaschnięte, musiałam stosować zarówno tego, jak i tego z ceramidami, na przykład podwójną warstwę kremu na policzki, co też zwiększało tempo zużycia, także niestety bardzo fajne kosmetyki, ale które zdecydowanie za szybko się skończyły, a nie należą do takich całkowicie najtańszych, więc no jakieś takie uczucie takiego niedosytu zostawiły, ale dalej uważam, że to są świetne kosmetyki i warto spróbować. A drugie żółte słoneczko kremowe to jest Mia My Wonder Balm. To jest dosyć ciekawy produkt, ponieważ to jest bardzo duże opakowanie, to jest 75 ml, to też nie są jakieś bardzo drogie kosmetyki. Ja go co prawda dostałam w prezencie, natomiast sprawdziłam po ostatnim filmie, to są naprawdę bardzo przystępne kosmetyki, gdzieś plasujące się pomiędzy tymi tanioszkami, które to jest 50, gdzieś pomiędzy tym a tym, także tak możemy je cenowo gdzieś ułożyć. Największa pojemność, bo 75 ml i to jest bardzo wydajny kosmetyk. W sensie to jest kosmetyk, którego nie ma potrzeby nakładania bardzo dużej ilości, czy właśnie podwójnej warstwy nawet na moich suchych policzkach, ponieważ jest rzeczywiście bardzo taki przyjemnie nawilżająco odżywczy. Jedyny taki może, mogę ja przepowiedzieć, minus dla mnie to nie jestem fanem zapachu tego kremu. To nie jest jakiś bardzo intensywny zapach, ale ma taki lekki zapach, chyba cytrusowy miał być w zamyśle, ale dla mnie ten zapach jest nieco męczący. Pamiętam, że miałam podobnie pachnące kremy koreańskie, więc to jest pewnie jakaś może jedna kompozycja zapachowa, która gdzieś jest do różnych kosmetyków dodawana, bo ten zapach wydał mi się znajomy. Nie jest tragiczny, dość szybko się ulatnia, natomiast nie jestem fanem tego zapachu. Często tak mam, że wolałabym, żeby kosmetyki nie pachniały. Rzadko kiedy kosmetyk pachnie tak ładnie, że stwierdzam, że nie jest ani męczący i jest spoko. I myślę, że to nie jest też najlepszy krem dla cer jakichś bardzo wrażliwych, czy jakichś podrażnionych jakimiś zabiegami, czy to z kwasami, czy jakimś retinolem, bo ja mam dosyć wrażliwą cerę i to nie jest kwestia jakiegoś podrażnienia, ale miałam takie momenty, że momentami miałam tak po nałożeniu, że trochę jakby czułam ten krem przez moment. Nie wiem, czy znacie to uczucie takiego, takiej świadomości, że się właśnie nałożyło krem i nawet takie może obawy, czy coś, jakaś reakcja alergiczna jednak nie wystąpi. Także tutaj powiem szczerze, że raczej dla jakichś super wrażliwców to nie będzie dobry adres, bo po pierwsze mam właśnie kompozycję zapachową i wydaje mi się, że może dla takich bardzo wrażliwych, delikatnych cer nie być najlepszy, natomiast to jest bardzo ciekawy krem i to jest krem, po którym, jeżeli go zastosujemy na noc, to rano rzeczywiście cera jest taka przyjemnie, widać, odżywiona i taka otulona na noc taką kołderką, także jeżeli nie jesteście jakimiś turbo wrażliwcami, to warto sprawdzić, a na pewno warto zrobić sobie próbę uczulinową, jak wszystkich kosmetyków, no tutaj zdecydowanie chociażby ta kompozycja zapachowa, no to jest potencjalnie coś, co może nas uczulić, także sprawdźcie. No i na koniec przychodzę do Was w połowie zużycia tego serum olejowego firmy Mokosz. To jest produkt, który sobie kupiłam sama, znaczy jak wszystko. Tutaj jest wygładzające serum do twarzy Figa. Miałam z tej serii krem i zaciekawiona wzięłam sobie teraz serum olejowe, bo właśnie mając bardzo cerę taką suchą, która potrzebuje dodatkowego takiego odżywienia, potrzebuje tej takiej dodatkowej warstwy okluzyjnej, bardzo często stosuję sera olejowe, więc mam już ich przetestowanych dość sporo. No, o firmie Mokosz dużo dobrego i sama myślę i dużo dobrego słyszałam, więc byłam ciekawa. To jest maleństwo, to jak widzicie, to jest tylko 12 ml. To jest często tej wielkości, na przykład olejki eteryczne też czasami kupujemy, więc naprawdę maleństwo. No i cóż mogę powiedzieć, zużyłam połowę, to jest bardzo przyjemny kosmetyk. O takim bardzo, bardzo, bardzo delikatnym zapachu. Używa się go przyjemnie, aczkolwiek powiem szczerze, mam poczucie, że to jest naprawdę bardzo mało opakowanie. Pomimo tego, że jest to serum olejowe, które stosuje się no, w takich niewielkich ilościach, raczej tam kilku kropli, no to też tempo znikania tego produktu jest dosyć szybkie,
a nie należy ten kosmetyk do tanich, także jeżeli chcecie spróbować, to myślę, że warto polować na jakąś promocję i kupić to w jakiejś promocyjnej cenie, bo w pełnej cenie tak mała pojemność, która jednak wystarcza na niezbyt długo, to może być mało satysfakcjonujące z tego powodu, ale sam produkt jako taki uważam, że się go stosuje naprawdę bardzo, bardzo, bardzo przyjemnie, także jeżeli cena Was nie zniechęca, albo znajdziecie właśnie gdzieś jakąś fajną promocję, to myślę, że warto spróbować, bo naprawdę bardzo przyjemny kosmetyk. I tak, kochani, podsumowanie gdzieś trochę też kosmetyczne. Przy okazji wyszło tej rośliny miesiąca, to też trochę takie kremy miesiąca. Jeżeli mogę powiedzieć, to tutaj no gdzieś jest taki wachlarz przede wszystkim różnych półek cenowych. I ja też zawsze jak oceniam kosmetyk, to oceniam go w relacji do tego, ile on kosztuje, także stosunek jakości do ceny oceniam. Myślę, że jeżeli chcecie spróbować, to zdecydowanie polecam zainteresować się tą serią. Ja o niej wcześniej, muszę przyznać, nie słyszałam, chociaż nie jest to żadna nowość na rynku. To jest naprawdę bardzo przyjemny, podstawowy krem nawilżający. Także myślę, że wielu osobom zdecydowanie może on przypaść do gustu. Nie zrażałabym się tym, że jest tak tani. Także to jest może taka moja zachęta. Dajcie mu szansę, pomimo tego, że kosztuje naprawdę bardzo niewiele. Myślę, że w najgorszym wypadku, jeżeli Wam nie przypadnie do gustu, to zawsze można go zużyć jako lekki krem nawilżający do rąk. Natomiast myślę, że nawet nie będzie takiej potrzeby, bo naprawdę jest bardzo przyjemny, a w sumie cenowo trzeba przyznać, że kosztuje podobnie jak właśnie kremy do rąk, a nie kremy do twarzy. Także w pewnym sensie mam wrażenie, że to jest trochę taka perełka może kosmetyczna dla wielu osób. Jeżeli chodzi o te pozostałe, to też jestem z nich zadowolona, a chyba najbardziej jestem zadowolona z tej żółtej serii z Bielendy i naprawdę tak jak im napisałam na Instagramie, na ich profilu, mam nadzieję, że z tej żółtej serii z ceramidami wypuszczą, jeżeli to się wydarzy, to będę się czuła matką chrzestną tego projektu, całą nocną maskę z ceramidami. To byłby kosmetyk mojego marzenia, z chęcią bym go przetestowała, także mam nadzieję, że opracuję jakąś taką naprawdę mocno odżywczą, taką ochronną formułę i najlepiej, żeby zdążyli przed kolejną zimą i przed kolejną partią kuracji z retinolem. Mam taką nadzieję. Różne rzeczy, które tutaj mówię na kanale, które miałam wrażenie, że do nikogo nie trafią, jednak się okazuje, że trafiają. Także może tym razem też trzeba po prostu taką pozytywną energię w świat puścić i może się doczekamy, bo to jest bardzo wspaniała seria. Jeżeli jeszcze jej nie znacie, to jest świetna seria, szczególnie ten nocny krem z ceramidami, ale jak będzie nocna maska, no to już będzie wtedy w ogóle hit, bo o ile właśnie je lubię, trochę czegoś brakuje i myślę, że nocna maska to by było dokładnie to. Ja Wam, kochani, serdecznie dziękuję, szczególnie tym osobom, które zostały do końca. Trzymajcie się, kochani. Do zobaczenia wkrótce. Pa, pa!